No, it is hopeless. The human-annelid hybrids grow more sophisticated by the minute. You do not. Tak, wysiadłem z rechargowaną bronią i w tym momencie oczywiście czeka na mnie już robot. Ja witam. Alang 2 z tej strony, a to jest odcinek System Shocka, w którym wreszcie idziemy na mostek. Przygotowanie chyba najlepiej jak się da. Człowiek, jeżeli mostek to jest kinofinowa część... Mam dużo medhype'ów tak ogółem, wszystkim dużo tych medic packów, które na full leczą. Mam sporo baterii, więc nie padnę tak łatwo. Hi there. Please make your selection. Jeden. Value rep. Dobra. Zapiszemy grę, sobie na to? Dobra, tego już nie robiliśmy, nie będziecie na mnie krzyczeć. Dobra, security, stand clear. Your skill surprises me. Transmitting cybernetic modules. Modules. To nie będzie aż takie proste. I roboty, okej. Okay. Gdyby zabicie nie było aż tak proste, już bym nie żył. Okej, okay, no to lecimy. Jesteśmy już przy wejściu do mostka. Mięcie mi na over. Oj! Trafiłeś mnie, gratuluję. Dobra, teraz tak. Każdą broń chcę mieć na over. To jest muzyka z intra. Pamiętacie? Jakaś ciekawa wieżyczka tam jest. Breakable window, niezbijalne okno, cokolwiek. Myślałem, że jakiś lok tu będzie, ale to jest czysto. W ogóle jakoś tu pusto, nie ma ciała, ani krwi. To nie było centrum mostka, co? Muza z intra, słyszycie? Icepeak, modification software, gazetka, która jest nic nie warta. You know what? Ta gazeta to jest jakiś shutout, jestem tylko pewien. Alien. You know what? Czym mi się kojarzy, ale nie wiem z czym.
Jeżeli ktoś wie z czym, niech napisze mi tutaj pod film, bo jestem aż ciekaw. Medical kit, który jemu niestety nie pomógł. Fajnie tu. Podnieśmy naboje. Nawet tylko po to, żebyśmy mogli je przerobić. Nie wiem, po co to hakuje, ale dobra. Kolejny Warmind implant, jakbym już jednego nie miał. Antyrad hypo, super, przyda mi się, to naprawdę mi się przyda. Dobra. Gotowi na to, żeby zrobić to, czego na pewno nie powinniśmy robić? Kto chce wysłać Shadam w kosmos? Teraz którędy się to robi? Tam pewnie jest jakiś przycisk do tego, tak? Czy to jest krew? Yeah. Right. To jest Security Control Station. Tu nic nie ma ciekawego. Wait, ja coś ominąłem przypadkiem po drodze? System. Ok, check, check, check. Ale to nie jest ok. Jak po co mam przesłać Shodan? Nie, żebym chciał to robić, ale już muszę. Go to the command center on the ops deck. Find the ops override security card. Czyli dojście do prawdziwego mostka jest ops, czy na ops jest drugi mostek? To jest bardzo ciekawe, powiem wam szczerze. Jeszcze jednego klucza potrzebuję, tak? Czy możemy już oba, tylko po co się nie kliknęło? Opcja do magazynu nas go. Dobra, opis pewnie był ciekawy, ale może przez niego przeżyjemy. To nie trochę przypomina Legendary, znaczy oczywiście nie sama gra. O Cyber Module, dobrze to jeżdżałem. Ale to, że zakończenie pojawia, o motyw z openingu pojawia się w takim momencie. Mam niepowstrzymane skojarzenia, że mamy, wiecie, z tym szok. Tfu, z Legendary. Auto repair unit. Mogę sobie repair darować, jestem w stanie naprawić wszystko dzięki temu auto repair unit. To wszystko na pustym mostku. Specimen A. Krótki ten deck, nie uważacie? To mnie już nie zatrzyma. Jest o wiele za późno, żeby mnie teraz zatrzymać w taki sposób. Jeden assassin nie ma szans nawet nie spowolnić specjalnie. Aha! Ten pan natomiast ma! A teraz nie wtedy, kiedy go trafiam oczywiście. Coś nas zatrzyma po drodze. W ogóle jeden shuttle odleciał. Pytanie tylko, czy to był shuttle pełen tych dobrych, czy to był shuttle z jajami tych złych. W ogóle muszę pogadać z La Crew. Mapa tu w ogóle coś pokazuje, że tu jest? Nigdy nie mogę wejść.
Tu chyba już byłem, prawda? Shuttle Command, Shuttle Base. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Anyway. Idziemy na Spec Ops. Też uważacie, że ten tunel jest strasznie psychodeliczny, naprawdę świetnie im wyszedł. A powiem, że te bronie tak szybko zaczynają już zreść tą energię ostatnio. Tylu wrogów tu jest, z którymi muszę się co chwila przeszedł. Oj! To jest bardzo ciekawe. Okej. Okay. Teraz wszystko będzie nas chciało zatrzymać. Zgadłem? Cała armia? Mlaszczący pająk oczywiście. Chodź tu mały. Problems? Psy-unit. Miałem nadzieję na techniczną, bo bym sobie podbił akurat coś na maksa. Ile mam w ogóle z tych? Zostawię ich sobie, pomp potrzebuję 50, żeby... Wiecie co, jeszcze dobijemy sobie gdzieś na pewno. Na ops na przykład. Mogę tu wejść? Security lockdown. Access denied. Ktoś chce Pepsi? Czy to jest soda, no. Whatever. O, nie zauważyłem tego wcześniej. Jack. Leather? Jack Leather. Okej. Okay. Straszna muza to jest. I teraz się dowiemy co i jak. Którędy najszybciej do wind? Tu jest robot, którego słyszę? Czy na mapie pokazuje mi jak słyszę robota? Anyway, tutaj jest wyjście. Wiecie, żeby teraz zdałem sobie sprawę, że tak może być? Nie, to jest tylko i wyłącznie Mark. You sure you wanna do this? Wiedziałem, że posłuchacie głosu rozsądku. Wszedłem cały ten cholerny statek nie po to, żeby umrzeć. Okej. Okay. Pora coś sobie dobić na maksa. Repair, nie, tu nie ma co. Psa sobie zostawimy. Statystyki, co ma to, że chce podbić jakieś statystyki? O broni nie ma sensu już, naprawdę. Okej. Okay. Mogłem powiedzieć sobie akurat siłę na maksa i mieć tutaj ten ciężki pancerz. Dobra. Pytanie, gdzie był tam ten ciężki pancerz, ha? Pogriduję troszkę, wiecie co? Zobaczymy się za chwilkę, jak już będę miał ten heavy armor. Dobra? Okej, okay, gridowanie poza ekranem to żadne gridowanie, nie? Heavy armor. Tylko 10 defa więcej, co prawda, 30-40. Miałem nadzieję na jakiś ogromny skok. Ale więcej miejsca w EQ mnie zaszkodził też. Get the hell out. Elevator, cudownie. Ops. Let's go to ops. Idziemy tam, gdzie mamy iść. Ej!
Okej, okay, teraz... To nie ten deck. Któryś z decków prowadził tam, gdzie chcieliśmy iść. O, Command Center Bridge tutaj, dokładnie. Masz. Chyba wraz z poziomem maintenance wpadają też obrażenia broni, bo zrobiliśmy jej na 3 strzały, pamiętacie? Teraz nagle nie jesteśmy w stanie, niespodzianka, no dobra. No to maintenance tu. Now, who's gonna fight me now? Na razie zapodudujmy sobie broń, bo tutaj można. Trochę może z tym przesadzam, ale wiecie, wolę być jednak przygotowany na wszystko. Jakieś moduły mi zostały? Chyba nie. 4. Mógłbym sobie psi podbić na koniec gry. Tak symbolicznie, yeah! Hurray for symbolism. No, it's not. Chyba wszyscy wiemy, gdzie iść. Widzicie? Więcej obrażeń. Out of my way! Ła, drugi? Małpka! You're tough! Not as tough as me, of course. Ops override mi jest jeszcze potrzebne, tak? Tam na dole nic nie było chyba. No. Czyli to jednak nie jest tutaj, proszę, niespodzianka. Tu jest przejście do Command Center, które jest całkowicie zablokowane przez De La Crew albo przez ścigające potwory. Tutaj? Tu nie ma żadnej windy ani z tym guście. Byłem już tutaj. To jest przejście na mostek. Bridge? No, to cele. Błądzenie po korytarzach moim znakiem firmowym? Command Center on the Ops Deck. Coś tu szło. Tu jest Command Center, ja tam nie wejdę za nic. Wszędzie byliśmy. Tu nic nie ma, oprócz jedzenia. Mniam, mniam, mniam. Haps. Haps. Yeah. Tak blisko i tak daleko. Po co była mi ta karta Bridge Access w takim razie, którą dostałem? Bo tu jest Security, tu już byłem, to nic nie ma więcej. To nie jest Bridge, to jest więzienie, to jest Security zresztą jeszcze jedno. I don't get it. I just don't get it.
Why? Jestem ślepy. Musiałem przejść całą tą drogę, przejść cały ten mostek 4 czy 5 razy. Wróciłem się, potem wróciłem z powrotem tutaj. Zajęło mi to masę czasu, waszego czasu, który tu zmarnowałem. I... I am pleased. Transmitting cybernetic modules. Do not squander them. Tak, cofnąłem zapis wstecz, bo nie mogłem. Nieważne zresztą. Zobaczymy się, jak będę z powrotem na Ops. Ja. Tak jest. Idiota. To znowu ja. Tak, właśnie zorientowałem się przez skakanie między save'ami. Nie mam już tego ciężkiego pancerza, normalny. A! Przestraszyłeś mnie na śmierć, durniu. Może nie na śmierć dosłownie, ale prawie. Kretyn. Yeah, mój piękny, ciężki pancerz. I na co mi teraz 6 siły? Dobra, wiecie co? Ale tu wejdziemy w następnym odcinku. Po pierwsze, wypaliła mi się świeczka, więc najwyższa pora ją zmienić na inną. Wow, gorąca. Moją ulubioną muzyką, czyli Ops 2, które właśnie leci w tle. Pożegnam się z wami póki co i zobaczymy się w następnym odcinku, w którym chyba już rozwikłamy tą całą zagadkę. O ile nie obiecuję, że to będzie koniec, to na pewno będzie już czyste, będą już czyste emocje. Bo z nami Alang 2, to był nasz let's play serii System Shock 2. Zobaczenia w następnym odcinku. Hej.